W tym odcinku rozwiążemy zadanie szóste związane z równaniami liniowymi z jedną niewiadomą. Równania liniowe z jedną niewiadomą nazywane są tak dlatego, że niewiadoma występuje w pierwszej potędze, czyli są to tak naprawdę równania stopnia pierwszego. Czyli równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą to dokładnie to samo co równania liniowe. No, i popatrz na treść zadania. Mamy takie względnie złożone równanie. Musimy je rozwiązać, czyli musimy wyznaczyć wartość x. Żeby wyznaczyć wartość x, musimy w pierwszej kolejności w jakiś sposób przekształcić to równanie, które tutaj widzimy. I my tutaj zaczniemy od przekształcenia prawej strony tego równania, czyli zawartość nawiasu przemnożymy przez 2, natomiast. Lewą stronę równania przepiszemy bez zmian. Czyli tutaj mam minus 3x odjąć, 1 dzielone na 2, dodać 2x, to się równa. No i teraz 2 razy 2x to jest 2x i 2 razy 2 to jest 4, więc tutaj zapisuję plus 4. Na tym etapie dobrze by było, żebyśmy się pozbyli tutaj tego mianownika w tym ułamku, który tutaj widzisz. Dlatego całe równanie obustronnie przemnożymy przez 2, czyli przez wartość, która stoi w mianowniku. No i tutaj zapiszę to w następujący sposób. 2 razy minus 3x odjąć 1, dzielone na 2, dodać 2 razy 2x, to się równa 2 razy 2x plus 2 razy 4. Jaki z tego wniosek? No, wniosek z tego jest taki, że jeżeli równanie mnożymy obustronnie przez jakąś wartość, to każdy składnik tego równania przez tą wartość musimy przemnożyć. No i teraz popatrz, co tutaj się dzieje. Tutaj nam się te dwójki redukują, dlatego ja zapisuję minus 3x odjąć 1, no bo tutaj nam zostaje 1, tu nam zostaje 1, więc w rezultacie Całe to wyrażenie podzielone przez 1, znaczy licznik tego wyrażenia podzielony przez 1, to jest po prostu wartość licznika, czyli minus 3 odjąć 1 dzielone na 1 to jest minus 3x odjąć 1. Natomiast zwróć uwagę, że tutaj jeszcze wtedy to wyrażenie mnożymy przez 1, dlatego tutaj zostało minus 3x odjąć 1. No i tutaj popatrz, co mam. 2 razy 2x to jest plus. 4x to się równa dokładnie taką samą sytuację mamy po znaku równości czyli 2 razy 2x to jest 4x no i tutaj mamy 2 razy 4 czyli to jest 8 dlatego tutaj zapisuję ósemkę. na tym etapie weryfikuję czy tutaj mogę zrobić redukcję wyrazów podobnych po prawej stronie równania nie mogę natomiast takiej redukcji mogę dokonać po lewej stronie równania czyli tutaj mam minus 3x Plus 4x to jest po prostu x, no i minus 1 przepisuję bez zmian, czyli tutaj zapisuję x minus 1, znak równości przepisuję i całą prawą stronę równania również przepisuję bez zmian. Co na tym etapie? Na tym etapie niewiadome przenoszę na lewą stronę równania, wiadome na prawą, za każdym razem pamiętając o zmianie znaku. Dlatego tutaj otrzymuję x odjąć 4x, to się równa 8, dodać 1. W rezultacie po lewej stronie otrzymuję minus 3x, no bo x odjąć 4x to jest minus 3x, to się równa 8 plus 1 to jest 9. No i teraz obustronnie dzielę to równanie przez wartość, która stoi przy niewiadomej, otrzymując x równe minus 3. I to w zasadzie już jest nasza odpowiedź. Moglibyśmy sobie tutaj zapisać to w taki sposób, że odpowiedź, czyli x jest równy minus 3. Jeżeli masz ochotę, masz życzenie sprawdzić, czy faktycznie liczba minus 3 jest rozwiązaniem tego równania, to podstaw liczbę minus 3 tutaj pod tego x, pod tego, pod tego rozwiąż. Takie wyrażenie, jakie Ci wyjdzie, i w rezultacie powinieneś otrzymać lewą stronę równą prawą. Równą oczywiście prawej stronie. W tym odcinku, to już wszystko. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga ilonabednarska.pl tam znajdziesz wiele różnych zadań z zakresu matematyki. Zapraszam Cię także do odwiedzenia mojego kanału na YouTube, gdzie publikuję wiele różnych treści z zakresu matematyki. Treści te mogą przydać się zarówno do opanowania bieżącego materiału w szkole, jak również do przygotowania się do matury z matematyki. Pamiętaj o subskrypcji, pamiętaj o lajkowaniu i zostawianiu komentarzy.